teraz zapraszamy na trzecią konkurencję. Trzecią konkurencją będą skoki w workach. Zapraszamy wszystkie dzieci. Worki już są przygotowane. Jakby tutaj sobie rozrysować topografię, to w pobliżu kręgli. Nie wiem, czy mnie Państwo widzicie, ale już pierwsza uczestniczka już jest. Karterzy tam pływają. Kwiatek! I teraz już pomogli. Już mają zaczepiony. Agnieszka się denerwuje, bo jednym pozorantem jest Stefan, ale już jest w kole. Zmieścił się. Brawa dla niego. I brawa dla drugiego ratownika, który jest kolowany. Tam na plaży. Na boi SP. Boja SP. Zobacz, to są bardzo dobre rzeczy do pomocy. Zawsze trzeba do tonącego, najlepiej jest podchodzić właśnie z jakimś sprzętem. Lepiej samemu nie ryzykować, tylko najlepiej podać mu koło, bojkę, coś rzutkę. Brawo, tutaj pani w niebieskiej sukience wspaniale mi podpowiada. Oni wołają tutaj na pomoc, ratunku. Tu nie słychać, bo po piękne szanty, gdzie takeja. W tle, ale już jadę, popatrzcie, już jadę, będę musimy za szybko, czy oni nie powinni zwolnić, bo może mandat tutaj gdzieś, może jakiś patrol policyjny wyrzucił z wody ratownika, który wyskoczył. Super, zginie, chwilę ratowniczym obserwuje pozorantów, teraz chyba drugi wyskoczy. Drugi wyskoczy, ja nie wiem, albo nie będzie z łódki pomagać. Jeden już pomaga, jeden dobrze jest. Mamy tego piwosza już jednego przypilnowanego. A teraz ten młody, który 3 tygodnie temu się ożenił, Paweł Stefański, ten, który jest na dziobie. A żona filmuje w czarnej czapeczce. Pomaga z łódki, zobaczcie. Tak, tak. Ta łódka jest stabilna, łatwo z niej pomagać. To co zrobią z tym kajakiem? Nie wiem, żeby ten kajak nie zapomniał. Ale może się uda, wszystko się uda, mam nadzieję. Trzymajmy kciuki. Dobrze, teraz pomagają temu zgrzywką. Ten zgrzywką jest wciągany. Włosy zmoczone. Panowie, wytrzyjcie mu włosy od razu.